Bardzo ciężki mecz. Spodziewaliśmy się w sumie takiego meczu, mimo że Katowice może do tej pory nie grali najlepiej, a wygrywali mecze. Dzisiaj pokazali, że potrafili grać w piłkę. W drugiej połowie nas zepchnęli naprawdę do defensywy. Nie umieliśmy przytrzymać piłki na połowie przeciwnika. I cudem, no, może nie cudem, ale fajnie, że Matej zrobił sytuację. Tam 1-1 wygrał rzut karny i udało się strzelić na 2-0, gdzie bramka na 2 załatwiła mecz praktycznie. Tak, ale pierwsza połowa też już chyba zostaliśmy w autobusie 15 minut, bo Katowice też bardzo dobrze grały. Dopiero po strzelonej bramce na 1-0 właśnie zaczęliśmy grać w piłkę i stworzyliśmy sobie chyba ze 3 sytuacje takie klarowne, gdzie mogliśmy tą przerwę załatwić wynik. Tak? Później wychodzimy właśnie, ja nie wiem dlaczego my tak mamy, no zespół tak ma, że wychodzi na drugą połowę i broni wyniku. Tak? Gdzieś tam 1-0 i gdzieś pod świadomości jest tak, że cofamy się do defensywy i staramy się gdzieś tam niwelować akcję na 16, gdzie to groźne, bo dzisiaj Katowice pokazały, że potrafią grać w piłkę i przez jakiś okres grali z nami w piłkę, naprawdę. To było groźne to, że cofnęliśmy się do defensywy. Nie, nie minęła, nie ma szans. Tam powiedziałem do kolegi z Katowic, że nie było bramki, kłócili się z sędzią, ale była przed linią ewidentnie. Ja stałem akurat tak, powiedzmy, na linii praktycznie bramkowej, także nie było. Nie było bramki.